Jak już wspomnieliśmy w poprzednich częściach recenzji, w lewym górnym rogu ekranu znajduje się obszar powiadomień. W tym momencie mamy dwa wydarzenia, dwie informacje. Możemy kliknąć na ikonę wykrzyknika i widzimy informacje na temat nowej wiadomości na BlackBerry Messengerze oraz nowego maila. Klikając na ikonę maila możemy otworzyć bezpośrednio wiadomość. Natomiast klikając na ikonę BlackBerry Messengera powinien otworzyć się komunikator na Playbooku, jednak w obecnej wersji BlackBerry Bridge niestety działa to bardzo różnie. Teraz zobaczmy, jak wygląda powiadomienie o nowym mailu. Wysyłamy sobie maila o treści test. Jak widać, w lewym górnym rogu miga na czerwono. Przez krótką chwilę migają właściwie dwie kreski, które mają zastąpić nam diodę LED, a one są widoczne także w przypadku, kiedy korzystamy z innych aplikacji. Na przykład możemy uruchomić, niech będzie aparat. Wysyłamy po raz kolejny przykładowego maila i czekamy, co się stanie. Jak widać, w lewym górnym rogu, niezależnie czy aplikacja jest włączona czy wyłączona, wyświetla się czerwony znacznik nowej wiadomości. Kolejny gest z lewego górnego rogu w dół odsłania nam nasz obszar powiadomień, w którym odnajdziemy naszą nową wiadomość. Czekamy teraz na uruchomienie się aplikacji e-mail i to jest nasz testowy mail wysłany przed chwilą.